Litwo, ojczyzno moja, witam was bardzo serdecznie. Oczywiście w naszej ulubionej i najlepszej strategii Hearts of Iron 4. Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Tutaj oczywiście znalazłem sobie na workshopku modzika na Litwę, na których mamy parę dróg. Możemy zostać taką jakby neutralną Litwą i rozebrać Polskę. Albo możemy też pójść w Litwę, która przymierzy się albo z wąsatym diabłem, albo no w sumie też z wąsatym diabłem. I ja pamiętam, jak kiedyś nagrywałem odcinek z Łotwy i poszedłem z komuchami i komuchy mnie zdradziły całkowicie, zdrajcy narodu, i przez nich upadłem. Ale tym razem zamierzam dać komuchom po prostu szansę i zobaczymy, co tu się wydarzy. I od razu mówię, że jeżeli pójdę z Josephem wąsatym i padnę znowu od Niemiec, to robię jeszcze jeden odcinek i tym razem pójdę z Adrianem wąsatym i zobaczymy, jak to się dalej wydarzy. Adrian wąsaty. Fajne jest to, że tutaj na Litwie mogę jednocześnie zrobić Unify the Baltics i odtworzyć Commonwealth. Musiałbym mieć tylko całą Polskę. Wiecie, co jest dziwne? Że ta Litwa jest tak biedacka, że oni nie mają ani sprzętu wsparcia, ani czołgów, ani nic. Oni są w ogóle dobra. Cel nam się robi. Skończył się robić. Świetnie. Hold referendum. Cyk. Dzień dobry. No i moi drodzy, Litewska Republika Ludzka, czy jakkolwiek się to nazywa. No i tu mamy cel chyba na 15 tysięcy manpowera. Tu mamy jakieś stabilności. Dobra, no to bardzo dużo ludzi się mnie pyta, co ja robię, że mi tak szybko czas leci w choju. No, na klawiaturze jest taki przycisk pauzę button. Ja go klikam, widzisz, teraz nie leci i teraz znowu klikam i znowu leci. Można też spacją na przykład tak robić. Albo po prostu klikasz myszką i klikasz drugi raz myszką i znowu czas leci szybko. Mamy też dywizję o rozpiętości 18, ale ja sobie to będę zmniejszał i zrobimy sobie na Bałtyk dziesiątki i na Polskę. To powinno w zupełności wystarczyć. Kurde, myślałem, że ten cel daje 15 tysięcy, a on daje 150 tysięcy manpowera. No super. Dobra, moi drodzy, jeden dzień do zrobienia celu. Szybko wskakujemy pod skrzydła wujka Stalina. Okej, bo tutaj ma nam automatycznie chyba wypowiedzieć wojenkę. Cyk, wystawiamy jeszcze dywizję. Oczywiście template'y zmieniłem. No i rzeczywiście, dobra. Szybko pędzimy tędy na Rygę. Tutaj dostanę militarkę i 300 tysięcy. No to takie mody lubię najbardziej, nie? O, Sowieci mi dają lendli. O, super. O, no nareszcie. No witamy w Łotwie. Znaczy, no teraz w Litwie. Boże, moi ludzie konwojami wracają. Co jest? O, no i nareszcie. No witamy w klubie. Boże, mam 5 expa. No to za 5 expa mogę zrobić tylko byle jaki batalion kawalerii. Tylko po to, żeby go podmienić w okupacji na zwykły template. Dobrze, dziękuję. 19k broni 100 tysięcy manpowera. No i za chwilę musimy podpisać pakt z ruskimi. Rosjano w Litwo. Kto się zgadza, że Polska jest wspaniała, zostawia teraz łapkę w górę. Czekajcie, wystawimy kolejne 20 dywizji. Oczywiście rozpiętość 10, ale to powinno wystarczyć mi na Polskę, bo jak mi to nie wystarczy, no to będzie taki przypał. A wystawię mniej, nie będę takim zawistnym Litwinem. Skończyło nam się robić Liberate Poland i wypowiedzieliśmy od razu wojnę Polsce sami, nie? Teraz tak, mam tutaj zarąbiste drzewko przemysłu. Wow, tutaj Ritual Conscription jest, tu jest Manpower, tu Manpower, tutaj jest jeszcze Manpower. Rozeszliśmy się na całym froncie, co nie? Teraz wezwiemy sobie do pomocy oczywiście Rosję i sobie rozbierzemy Polskę i to jest Pakt Litwinow-Polskow. To jest taki, to będzie, przepraszam, Pakt Sineckus-Mołotow. To jest taki pakt, w razie czego. I my też puścimy plan, no pomożemy tutaj Rosji i mi się bardzo exp przyda z tej wojny właśnie. To jest coś, co mnie uratuje od upadku. Strajki, no Boże, znowu. Specjalnie atakuję tylko z jednym generałem, żeby on jak najwięcej expa farmił. Mam nadzieję, że on sobie tutaj perki do piechoty wyfarmi dosyć szybko. No to już jest raczej po Polsce. Sowieto-Litwinow, tutaj pakt. Siadł zbyt mocno. Dobra, Warszawa padła. Dochodzimy do Gdańska. Dzień dobry. Ej, Polska pada. Boże, ale przepiękny border gore. Nie wiem, może mi go nie zabiorą i Wilna. I teraz kliknę Unify the Baltics, co nie? I okej, jesteśmy tym bałtyckim stanem. I teraz się zaczynają żarty, bo ja zmieniłem template'y. Co nie? Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Naprawdę zmieniłem calutki template i ja nie mam broni w ogóle u siebie na kraju teraz. I Niemcy powinny na nas, tak, dostali do nas Wargola. My na szczęście jesteśmy w frakcji ze Sowietami. Związek Sowiecki mnie... Tak, wypowiedzieli mi Niemcy wojnę i Włochy dołączyły. Ja nie, specjalnie nie brałem Gdańska, żeby... Kurde, Niemcy będą mogli zrobić Gdańsk czy wojnę i wtedy Polska dołączy do aliantów. Może nas wtedy wyręczą. I ja sobie tutaj po prostu postoję z Sowietami na granicy i będę wam na żywo relacjonował, co tu się po prostu dzieje w tej Polsce, nie? O mój Boże, ty, ja nawet nie zauważyłem, jak oni mnie tutaj pusznęli. Chyba mnie pokarało za rozbiory Polski, moi drodzy. Bo nie wiem, czy Sowieci mi na tyle pomogą, żeby mnie uratować. Co jest? The German Reich has declared war on Czechosłowakia i Czechosłowakia dołączy do Kominternu, czy gdzie? Francja chce przejść, proszę bardzo. Francja ma wojnę z Niemcami, co jest? UK idzie w komunę, dlaczego? Przecież ja nic w opcjach nie zmieniałem. Gramy na historycznych celach, ludzie. Nie wiem, co tu się stało. Nie wiem, dlaczego Sowieci na niego na przykład nie wchodzą. Boże, kochany.
Sowieci nie są w tej wojnie. Jezus, Sowieci w ogóle nie byli w wojnie. Jasny gwint, to ja dlatego pół Polski straciłem, bo Sowietów nie było w wojnie, czaisz to? Jezus, ale jestem zwierzęciem. Dobra, niech się Sowiet wypala z Niemcem. Może Francja do kominta? Tak, Francuzi do nas dołączyli z Czechami. Pepiczki po naszej stronie, jesteśmy uratowani. Kurde, już myślałem. Polska odrzuciła ultimatum i dołączyła do Związku Radzieckiego, nie? Jakby nawet ciężarówek nie wybadałem, Sowietów nie wezwałem do wojny i się dziwię, czemu ja straciłem pół Polski? Normalnie 3 IQ mam jakieś, nie? Bez kitu, byczku. Mam 0 manpowera, na razie jeszcze nie podbijam manpowera do góry i robię sobie po prostu, zrobię sobie te 3 cele, to ja tutaj powinienem mieć jakieś 200 tysięcy. Żeby zdobywać ekspa, specjalnie siedzę, poprawiam relacje z Chińczykami i wysyłam im po prostu atasze. Brytyjczycy dołączyli do nas do frakcji. Nie mam pojęcia w jaki sposób. Czy oni mają jakiś cel w drzewku komunistycznym, żeby to zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że teraz się zacznie lepsza zabawa z tego co widzę, bo Węgry dołączyły do wojny i nie wiem czy Sowieci tutaj nadążą, ale chyba nawet udało mi się ich zatrzymać, jakkolwiek. I Dania w ogóle do nas teraz dołączyła i teraz do nas dołączyła Norwegia. Jeszcze tylko brakuje Belgii i Holandii, niech tylko Niemcy to zrobią. Świetnie, Włochy wjeżdżają w Grecję. Grecja dołącza do Kominternu. Próbujemy teraz mega dzikiej rzeczy, czyli uruchomimy tak zwany force attack razem z piechotą. Boże, nie Rumunia. Każdy tylko nie Rumunia. Sowiet, zabezpieczaj. Ja nie mam tu organizacji, ale na północy jest tylko jedna dywizja ciężarówek. Chłopie, jak ty mi jednej dywizji ciężarówek czołgami nie przebijesz, to będzie dla ciebie naprawdę wstyd. Dobra, nie było tematu. Dobra, tu jest po jednej dywizji, no nie przebicie się tędy, to będzie wstyd naprawdę dla całej litewskiej armii. Powiem wam tak, że jeżeli mi się uda, gdzie ty idziesz? Jeżeli mi się uda, jeżeli dywizje będą za mną tylko wchodzić po prostu. Jakim cudem Niemcy mnie zabijają na... Nareszcie mi się lajty trójki wybadały. Boże, nareszcie się zaczyna. Niemcy wjechały w ty. Boże, chciałem powiedzieć w Bałkany. Niemcy wjeżdżają nareszcie tutaj. Ile się na to naczekałem. Oni dołączyli też do Kominternu i wiecie co, to troszeczkę może komplikować sprawę. Chociaż z jednej strony jak na to patrzę, to Belgowie i Anglicy raczej i Francuzi powinni to utrzymać bez problemu. I oni jeszcze ruszają z ofensywą. Dania nam niestety się wykłada na plecy. Ja się tutaj w memelu staram przełamać Niemców. Nawet okej. Okay. Tylko i wyłącznie dlatego staram się to poprzepychać, żeby zmniejszać front i udostępnić więcej sowieckich jednostek na froncie. Ale jak to jest, że jeżeli ja jestem po stronie Niemiec, to Niemcy dostają takiego brainlet, że się zatrzymają w Holandii. A jeżeli ja jestem z Niemcami, to Niemcy mogą robić World Conquest i Enzik totalny po prostu na cały świat, nie? To jest coś przepięknego. Chyba mi nie jest dane po prostu żyć ze zdrową psychą grając w hoja. Może gdybyśmy to zrobili w ten sposób, odpalę ci jeszcze force attack i jeszcze dodam ci tutaj pomocnika Andrzeja z drugiej strony. Jezus, jakbyś przeszedł, to ja bym był twoim idolem, dosłownie. Jezus, prawie przeszliśmy, tylko to zwierzę mnie zaatakowało z południa. Uderzyłem tutaj z całą furią całkowitą. To powinno pójść. Nie mamy lotnictwa, ale to powinno pójść. My to powinniśmy zdobyć. Zdobyliśmy. Chwała Wielkiej Polsce. Z tej ciekawości, czemu Niemcom nie spada organizacja w okrążeniach? Co jest? Czy oni są nieśmiertelni? Czy po pół godzinie walki uda mi się przełamać kolejną pozycję? Chyba nie, bo tu czołgi jadą, coś mi się wydaje. Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy. Sialalala. I czekajcie, że ja walczę z nimi cały czas o jedne prowincje. I niestety nie uda nam się tutaj zwyciężyć, ponieważ te wojsko dojdzie na wsparcie, prawda? No, wysyłam SMS-a o treści, pomagam, żeby wesprzeć te dywizje. Jestem przed Królewcem, okej? Okay? Stój przed Królewcem. Dwie dywizje pancerne mi dojechały. Tutaj jest prosty teren bez organizacji. To powinniśmy tutaj wjechać. Raczej. Ty, udało mi się zrobić taki mały kociołeczek. Maluśki, bo maluśki, ale zawsze. Dobra, tutaj używamy polskiej taktyki, ponieważ atakujemy z zaskoczenia w lesie. Pyk, dzień dobry. I tutaj kolejna ofensywa w lesie. Tym razem wesprzecie z tej strony. To jest taktyka szumu lasu. Zobaczymy, czy uda nam się zaszumić las, żebyśmy przebili Niemca. Dobra, szumi las, szumi. Próbujemy odciąć Królewiec, odcięliśmy Królewiec, wspaniale. O Boże, Francja mi zdedła. Niemiec zaraz zniszczy tutaj Belgię i zaraz się we mnie wbije, nie? Ty, co jest? Tutaj to leci w ogóle jakaś szarża do tego Gdańska. Kurde, żeby sojusznicy nie przyszli, bo ja tutaj jestem, a jak jest Gdańsk, to sojusznicy przychodzą. No naprawdę, w sensie honorowe zachowanie, strasznie. Zdajecie sobie sprawę, że ja nie mam pojęcia, co tutaj się stało? W sensie, tak serio? O, przynajmniej Królewiec zajmujemy, bo się Niemcy wycofują. Szybki update sytuacji. Wbiłem sobie na Scrapping the Barrel. Stary Zjednoczony zrobiły jakąś frakcję, która się nazywa Treaty of Reciprocal Assistance. Moje siły pancerne biorą udział w jakimś starciu, o którym dopiero teraz się też dowiedziałem. Na szczęście Brytyjczycy mnie chyba uratują. Ameryka ma 600 dywizji w Afryce na przykład. Send attaché. Ja z całej siły trzymam kciuki za Amerykanów. Ojojoj!
Deutschlandem i tu wylądowały. Ja nawet nie widziałem tego, kurde. Moje siły pancerne ich zmiotą z powierzchni ziemi, ale muszę ich po prostu, jakby wam to powiedzieć, troszeczkę pookrążać. No dosyć dziwnie to wygląda, bo upadamy ze Związkiem Radzieckim aktualnie. Ty, Tokio upadło. Great job, Ameryka. Ja powiem wam, miałam 3 godziny nagrania, nie? Wybiorę najciekawsze, bo to jest tragedia jakaś. Niestety, moi drodzy, serce litewskie upada. Lecz za rzekami, jakkolwiek to wygląda. Wystarczyłoby teraz, żeby Niemcy nie miały 2 IQ i dopchaliby po prostu tutaj Sowietów. By te dywizje poszły na front ze mną, to jest koniec gry. Przyszli to Amerykanie nas nawet ratować i my się tutaj bronimy 2-4 na 7. Cóż, pokażę wam straty z tego odcinka. 4 miliony Włochy, 4 miliony Niemcy, 1 500 tysięcy Rosja, Węgry 900, Jugosławia, Bułgaria, National jakieś France, bla bla bla. U nas najwięcej strat tak. Sowieci 10 milionów, 2 miliony 800, Francja, UK i tak dalej, ja straciłem 900 tysięcy, nie? Czyli tak, byczki, jeżeli chcecie zobaczyć podejście do tej Litwy numer 2, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jak będzie ich dużo, będę wiedział, żeby robić kolejny epizod. I ja na sobotę przygotuję inny odcinek z innej modyfikacji, możecie mi dać znać w komentarzach, co byście chętnie zobaczyli, wiecie. Pamiętaj, nasz wodzu, że w ciebie wierzymy, nasz byczku najlepszy.